Na łyso to też fryzura. Dziś pokażę Ci, jak zrobić ładny wycieniowany zarost z wykończeniem brzytwą, by stworzyć czysty i elegancki wizerunek łysiejącego klienta. Cześć, jestem Maciek i jestem barberem. Kilka lat temu zaczynałem od jednego fotela w moim mieszkaniu na pierwszym piętrze. Dziś moje salony obsługują ponad 4000 klientów miesięcznie, a moja załoga liczy ponad 30 osób. Wraz z moim zespołem przygotowaliśmy dla Ciebie cykl filmów, w którym przybliżę Ci barbering użytkowy. Nie będzie dziwnych fryzur. Będą proste formy, wykonane prostymi technikami, które pozwolą Ci zbudować szeroką bazę zadowolonych klientów. No dobra, nie oszukujmy się. Adrian, nasz dzisiejszy model, łysieje. Natomiast ma ładny, gęsty i równy zarost, więc wykorzystamy jego atuty, a pozbędziemy się problemów. Robimy dzisiaj łysą głowę i ładny zarost z wykończeniem brzytwą. Z jednej strony, oczywiście można byłoby zrobić wysokiego skin fade'a i próbować zaczesać górę. Z pewnością u lekko łysiejących chłopaków będzie to wyglądało dobrze i schludnie. Ale co, gdy łysienie jest już dużo bardziej widoczne, a materiału jest mało, tak jak u Adriana? W tym filmie postaram Ci się pokazać, że łysiejący chłopak też może wyglądać schludnie i elegancko. Jako fryzjer często spotykam się z pytaniami klientów, czy da się coś z tym zrobić, albo prośbami, żeby to, czyli łysienie, zakryć. No nie da się tego zakryć. Im bardziej próbujemy ukryć łysienie, tym bardziej będzie rzucać się w oczy. Moim osobistym zdaniem najlepsze, co możemy zrobić, to zasugerować klientowi, że nie warto jest walczyć z wiatrakami. A jak wroga nie da się pokonać, to lepiej się do niego przyłączyć. Więc ogolenie głowy wydaje się najlepszym pomysłem. No niby proste i logiczne, ale ogolenie głowy często jest dla łysiejącego chłopaka barierą nie do przejścia, nawet jeśli łysienie jest mocno zaawansowane. Partnerami tego odcinka są producent sprzętu fryzjerskiego Gamma Pew oraz marka kosmetyków barberskich Not Bad Stuff. To dzięki nim oglądasz ten materiał szkoleniowy za darmo. A ja oczywiście zapraszam Cię na nasze szkolenia stacjonarne we Wrocławiu oraz do zapoznania się z ofertą szkoleń online. Wszystkie potrzebne informacje oraz terminy szkoleń znajdziesz na wyczesany.com. Zaczynamy od wjazdu trymerem w resztki włosów Adriana, a nasz plan na pracę z zarostem to skrócenie zarostu na jedną długość, skrócenie wąsa, kontury, wykończenie brzytwą i odwrotne cieniowanie. Nie będziemy się rozczulać. Jak mówi przysłowie, z małpy kanarka nie zrobię. Adrian pogodził się już z tym, że nie ma opcji, aby zakryć jego przerzedzenia, więc głowę golimy zupełnie na gładko. Łysienie to duży problem dla niektórych facetów, bardziej psychiczny niż fizyczny. Wielu chłopaków po prostu nie może pogodzić się z utratą włosów, co wpędza ich w depresję lub poszukiwanie panaceum, którego nie ma. W tym miejscu chciałbym, abyście zerknęli też na inny ciekawy kanał, Bald Cafe. Znajdziecie go na YouTubie i innych mediach społecznościowych. Jego autor opowiada o swojej drodze od łysiejącego chłopaka do łysego mężczyzny. Prowadzi również niesamowicie ciekawe wywiady z chłopakami, którzy zdecydowali się odpuścić nierówną walkę z łysieniem i po prostu ogolić głowę. Niektóre rozmowy są naprawdę fascynujące i dają bardzo dużo do myślenia odnośnie tego, jak dużym problemem emocjonalnym potrafi być łysienie i jak dużą ulgę może przynieść zaakceptowanie tego faktu zamiast bezsensownej walki. No dobrze, głowa ogolona. Czas na test na prawdziwego mężczyznę, czyli aftershave. Dzielny chłopak, przeżył. Przejdźmy do zarostu. Krok pierwszy, skrócenie zarostu na jedną długość. Pracę z zarostem zaczynam od skrócenia całości na jedną długość. Adrian nie chciał brody, ale krótki, czysty zarost, dlatego wybrałem długość 3 mm. To dość krótko, ale za to zarost w miarę odrastania będzie wyglądał świeżo przez przynajmniej 2 tygodnie. Poproś klienta, aby zamknął oczy lub zakryj je ręcznikiem, ponieważ ścinki podczas pracy na policzkach potrafią polecieć w kierunku oka, a to może wygenerować nam nieprzyjemną sytuację. Krok drugi. Skrócenie wąsa. Wąs skracam o 1 mm krócej niż resztę, ponieważ z uwagi na wypukły kształt wargi, włosy w tym miejscu wyglądają na dłuższe i ciemniejsze, dlatego skrócenie wąsa nieco bardziej zrównoważy nam kolor wąsa w stosunku do reszty zarostu. Krok trzeci – kontury. Moim zdaniem kontury to najważniejsza część przy robieniu krótkiego zarostu.
to one dają nam czysty i świeży look. Do zrobienia mamy trzy kontury. Zewnętrzny przy uszach, wewnętrzny na policzkach oraz kontur na szyi. Zaczynam od konturów zewnętrznych. Tworzę prostą linię, a potem dokładam kontury na policzkach. Przy baczkach pracuję w taki sposób, aby powstał charakterystyczny klin. Przy łysej głowie, czy też skin fade, baczki na zaroście, które zostaną zostawione prosto, będą po prostu wyglądały śmiesznie. Kontur na szyi wykonuję w miejscu, gdzie szyja się zgina, lub nawet nieco wyżej. Zasada jest taka, że włosy pozostawiam na podbródku, a zbieram z szyi. Gdy klient stoi, kontur na szyi powinien wypadać w takim miejscu, aby włosy nie schodziły na szyję, a sam kontur wyznaczał nam linię załamania pomiędzy szyją a podbródkiem. Kontur na szyi łączę z konturem zewnętrznym tak, aby powstał kąt rozwarty. Stworzenie kąta będzie wyglądało dużo estetyczniej niż zaokrąglenie tego miejsca, ponieważ stworzy odniesienie do prostokątnej żuchwy. Krok czwarty – wykończenie brzytwą. Jednym ze sposobów zakończenia usługi jest wyczyszczenie szyi i konturów brzytwą. Jest to bardzo relaksujący zabieg, lubiany przez klientów. Mamy tu do czynienia z wieloma wrażeniami sensorycznymi, a całość jest bardzo przyjemna. Oczywiście, jeżeli osobnik wykonujący golenie ma doświadczenie z brzytwą i nie zrobi jakiejś głupoty. Zaczynamy od przygotowania skóry do golenia. Na twarz nakładamy gorący ręcznik, który zmiękczy nam zarost. Dla zwiększenia efektu i uprzyjemnienia całego zabiegu, ręcznik polałem specjalnym płynem do gorących ręczników od Not Bad Stuff. Jest to miks olejków eterycznych i substancji łagodzących, które zmiękczają zarost oraz relaksują zapachem klienta. Jeśli nie próbowałeś jeszcze takiego produktu, serdecznie polecam. Hot Towel Perfume robi robotę i podnosi rangę gorącego ręcznika na zupełnie inny level. Na skórę nakładam niewielką ilość żelu do golenia. Ja do kompletu użyłem oczywiście żelu od Not Bad Stuff, a następnie wykonuję samo golenie. Pamiętaj o wszystkich zasadach związanych z goleniem brzytwą, a więc zachowuj pełną higienę, golenie wykonuj tylko z włosem, a skórę naciągaj, aby uniknąć podrażnień i zacięć. Jeżeli uznasz, że potrzebujesz drugiego przejazdu brzytwą, możesz go wykonać w poprzek włosa, ale nigdy pod włos. Golenie kończymy zimnym kompresem i przy okazji zbieramy resztki żelu do golenia. Ogoloną skórę traktujemy aftershave'em i gotowe. Mamy Adriana w wersji bez cieniowanych boków na zaroście. Spotkasz klientów, którzy będą chcieli ostre kontury i nie będą życzyli sobie cieniowania. Będą też tacy, którym właśnie na cieniowanym zaroście będzie zależało najbardziej. Dlatego ustal z klientem przed usługą, jak wykończysz zarost i czy będziesz go cieniować. A żeby porównać, jak wygląda zarost z cieniowaniem i bez cieniowania, przejdźmy do następnego kroku. Krok piąty – cieniowanie zarostu. Cieniowanie zarostu jest zwane też odwrotnym cieniowaniem, ponieważ wykonujemy je w lustrzanym odbiciu do cieniowania włosów. Kolejnymi warstwami od najdłuższej długości do najkrótszej zbieram zarost z policzków. Moja ostatnia warstwa to zamknięta maszynka. Jeżeli czujesz się pewnie, możesz poszaleć, a warstwy cieniowania nie muszą być prostymi liniami, ale mogą być półokręgami. Uzyskasz wtedy inny, ciekawy efekt. Teraz możesz porównać, jak Adrian wygląda z cieniowaniem policzków i bez cieniowania. Ja osobiście lubię bardziej efekt z cieniowaniem, ale to moja osobista preferencja i klient może mieć zupełnie inne zdanie. Dlatego warto na początku o to zapytać. Gotowe. Napisz w komentarzu, jak podoba Ci się taka zmiana. Moim zdaniem, jeżeli łysienie jest już tak zaawansowane jak u Adriana, nie ma co się oszukiwać. Łysa głowa będzie wyglądać po prostu lepiej. Dziękuję, że dotarłeś do końca. Jesteś bardzo dzielny. W komentarzu napisz mi koniecznie, która wersja z cieniowaniem czy bez spodobała Ci się bardziej. Zostaw łapkę w górę oraz pamiętaj o subskrypcji, bo bardzo pomaga nam to rozwijać kanał. Do zobaczenia!